Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft. Normalnie nie zagląda człowiek 3 czy 4 dni do Heroes, zmienił pracę, zajęty jest w starej i w nowej i w ogóle. I w ogóle okazuje się, że nagle jakieś patche, jakieś zmiany. Kurcze blade, wygląda to naprawdę fajnie, powiem wam. Jakoś tak naprawdę pro. Okej, widzimy, że jest już Sylvana. Mam ustawiony polski język, czyli Sylvana z Królowa Banshee. Nice, sporo się zmieniło, widzę, więc no właśnie, omówmy to, co się zmieniło w interfejsie, będziecie się uczyli razem ze mną. To, co najważniejsze, gra, jak wygląda teraz menu gry, okej, animacja dodana, to tło z planetami jest naprawdę spoko, fajna rzecz, wybór meczu tutaj, a nie przy oddzielnym przycisku, to rzeczywiście było bardzo irytujące, jak trzeba było ciągle klikać na okienka, to tutaj po prostu zaznaczamy. Całkiem nieźle. Zmieniamy bohaterów tutaj. Pojawia się okno. O, spójrzcie, ile dodali miejsca na kolejnych bohaterów. To jest też całkiem spoko. Można sortować bohaterów przy wyborze i to też jest świetna rzecz, bo czasami, no, ja niby znam wszystkich bohaterów, ale musiałem się przez chwilę zastanowić, czy jak mam questa, żeby zagrać bohaterami z Warcrafta, to czy ten bohater na pewno jest z Warcrafta, czy może jest to bohater z jakiegoś innego uniwersum. Także, przepraszam, fajna rzecz. No i filtr po prostu można sobie wpisać. Zmiany naprawdę na plus, na wielki plus. Okej, tu mamy stymulator. Nice. Więc będę miał więcej złota i więcej doświadczenia za każdy mecz. Trzeba by pograć. Myślę, że to wszyscy dostali w takim razie, bo ja oczywiście nic nie kupowałem. Jest też ten wskaźnik za premię, do premii za grę ze znajomym, także też nice, że to się gdzieś pojawia i jest jednoznaczne. Tu rozumiem, jest drużyna, mogę zapraszać, tu się niewiele zmieniło. Wybór skórek, no to okno też delikatną zmianę przeszło. Podobnie tutaj wybór, wow! Całkiem dużo nowych mountów jest, mi się wydaje. Szczerze mówiąc, nie klikałem tutaj, bo mnie jakoś mało obchodzi, jak wygląda mój konik, ale spoko. Okej, ten ekran też się zmienił. Możemy sobie poczytać o wszystkich tych umiejętnościach i co więcej, pojawiają się te same podpowiedzi, które są w grze, gdzie są konkrety z obrażeniami, maną, czasem odnowienia, więc też bardzo fajna rzecz. I przeglądanie talentów też jest jakby troszkę inne, także fajnie, pojawiają się też opisy, no właśnie, bardzo fajna rzecz, bo tego brakowało wcześniej. Także okej, zmiana tutaj całkiem konkretna, szczerze nie wiem, czy mi się podoba, że jak się gdzieś kliknie obok, to znika to okno, ale zakładam, że tak było, tak miało być. Okej, sklep, no tutaj jest po prostu zrównanie styli do tego stylu, który jest w grze, czyli po prostu na górze wybieramy co i jak, sortowania, filtrowania widzę, że się nie zmieniły za bardzo. Chociaż tutaj chyba można było świat wybrać, podczas gdy w tej chwili mamy już tylko i wyłącznie datę, znaczy sortowanie i rola. Ale okej. Powtórki. Powtórki wyglądają dokładnie tak, jak wyglądały wcześniej. Okej, to jeszcze zerkniemy na szybko na profil. No nie, profil też się nie zmienił. Ma jakoś dziwnie dużo złota. Okej. nie będę się z tym spierał. No to wygląda tak samo, także tutaj się niewiele zmieniło, ale ogólnie zmiany jak najbardziej na plus. Questy tak jak były, tutaj jest sortowanie znajomych, pozdro dla wszystkich znajomych. I pamiętajcie, że jeśli macie ochotę, możecie też mnie dodać z Cythe 2310 chyba brzmi mi numerek, a numer jego 2310 i dodawajcie mnie do znajomych, zawsze jak ten to można pograć razem. Okej, dobra, to by było na tyle, wielkie dzięki za uwagę, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, do następnego kasta, cześć!